Loża radiowa w Radiu Opole. A z nami w studiu jest już burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Panie burmistrzu, przysłuchiwał się pan materiałowi Jana Poniatyszyna, który przygotował w sprawie przejazdów kolejowych. Gmina Gogolin ma podobny problem jak na południu regionu, czyli Prudnik. Dzień dobry państwu, kłaniam się pięknie. Rozumiem te problemy i troskę samorządowców właśnie tej części naszego województwa i powiatu krapkowickiego i gminy Biała i Prudnika i Głuchołaz. Kwestia dojazdu do pól, tym bardziej, że tam nie ma i nie będzie takiego ruchu, jaki jest w Gogolinie, bo państwo doskonale wiedzą, a ja to powtórzę, że my jesteśmy częścią transeuropejskiego kanału, można powiedzieć sieci transportu kolejowego i tego pasażerskiego i towarowego, ponad 37 tysięcy jednostek rocznie. To jest około 4,5 pojazdu na godzinę, co daje nam 8 godzin w ciągu dnia, czyli 1/3 doby przejazd jest zamknięty. Czas oczekiwania to jest od 10 do 15 minut. I teraz nasza troska idzie w tym kierunku, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, bo ruch jest coraz większy. Przecież jesteśmy terenem bardzo zurbanizowanym. Przemysł na Opolszczyźnie jest wokół gminy Gogoli i nie tylko. Trasa wojewódzka strzelco-polskie, granica z Republiką Czeską. Stąd też te nasze zaangażowanie i działania, żeby to usprawnić. I do tego wszystkiego jeszcze budowa centrum przesiadkowego dla Gogolina i Krapkowic. I dlatego staracie się o to, żeby został wybudowany taki wiadukt w gminie. Zdziszowice mówią raczej o tunelu, wy górą chcecie. My mówimy wiadukt dla transportu samochodowego, tunel dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych z bezpośrednim wejściem na perony. On powstanie czy nie? To jest nasze marzenie, ale ono już się, myślę, niedługo powinno ziścić, ponieważ wszyscy nas wspierają. Przedstawiciele ministerstw, posłowie, wszyscy mówią, jaka dobra wizja dalekosiężna, jak mądrze powinniśmy wydawać środki unijne, te europejskie. No niestety jeszcze troszeczkę drepczymy w miejscu. Jeżeli chodzi o samą rewitalizację, bo w czym jest problem? Ta część odcinka Opole Zachód Kędzierzyn nie będzie modernizowana. Ona będzie rewitalizowana i kolej skupia się na torowisku, na infrastrukturze swojej, nie wychodzi poza obszar swoich nieruchomości. I te środki są o wiele skromniejsze, aniżeli w tych częściach, gdzie jest linia modernizowana. Stąd problem jest nie z tym, jak to zrobić, bo mamy już przygotowane materiały, mamy projekty, mamy, jeżeli chodzi o tunel, to już koncepcję. Chodzi o zwiększenie środków właśnie na ten odcinek pomiędzy Opole Zachód Kędzierzyn, z uwagi na to, że w Opolu będzie dodatkowa przeprawa przez Odrę, bo za wąski jest istniejący most i gro tych środków przeznaczonych na ten odcinek właśnie weźmie to zadanie i my stoimy przed problemem, jak sfinansować właśnie wiadukt w Gogolinie, kto go ma zrobić, bo PKP mówi, no to jest transport samochodowy, no ale skoro przez centrum Gogolina ma przebiegać kolejowa autostrada, bo tak to będzie. Pociągi towarowe 120, osobowe 160 na godzinę. No to co z ruchem samochodowym i co z mieszkańcami? Stąd troska moja, rady. Wszyscy nas wspierają. No jest kwestia, kiedy faktycznie będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, że nie tylko budujemy nowoczesne centrum przesiadkowe, ale będzie bezpiecznie w mieście, będą mogły karetki dojeżdżać na czas do potrzebujących, nie będzie problemu ze strażą pożarną i przede wszystkim jeszcze, nie daj Boże, jakiś większy wypadek pod Górą Świętą Anną, zamknięcie odcinka autostrady, cały rusz przez Gogolin, po prostu a w Gogolinie to stoi, bo jest szlaban zamknięty. Rozmawiał pan na ten temat z rządem, z przedstawicielami rządu, czy chociażby z wojewodą? Tak, proszę państwa, to przecież myśmy się nie obudzili wczoraj. Praktycznie tym tematem zajmujemy się już od spraw związanych z organizacją Mistrzostw Europy jeszcze w Polsce i w Ukrainie, czyli to przed rokiem 2012. I stąd też te nasze takie zaniepokojenie, że wszyscy, jak to się mówi, mówią tak, okej, dobrze, a teraz kiedy przychodzi do realizacji tego zadania, to kolej ma określone zadania i kolej zajmuje się stricte koleją, a my w Gogolinie zostajemy ze swoim problemem. Również pan wojewoda o tym jest poinformowany, będzie wspierał. Posłowie wszyscy dostali
pełne spektrum materiału, co od roku 2008 zrobił samorząd Gogolina, żeby poprawić tę sytuację. Jakie jest nasze zaangażowanie finansowe, jakie tereny żeśmy nabyli, kiedy żeśmy plany zmienili, bo to nie jest tak, że my czekamy i chcemy, żeby to ktoś za nas. My chcemy być partnerem realizacji tego zadania w tej wielkości, jaką daje nam budżet Gogolina, bo przecież nawet jeśli my to chcieli sami zrobić, to z własnych środków budżetowych nie jesteśmy w stanie wybudować wiadukt. Ile taki wiadukt może kosztować? Mamy wstępną taki kosztorys, wiadukt plus połączenie peronów z przejściem podziemnym, to jest koszt około 30 milionów złotych. Bez tego przejazdu w zasadzie budowa centrum przesiadkowego nie ma sensu. Mija się z sensem z uwagi na to, że my dojeżdżamy do dworca z dwóch stron miasta. Od strony Krapkowic i od strony Szczerec Opolskich. Chcemy po jednej i drugiej stronie zlokalizować miejsca parkingowe dla pojazdów, dla rowerów, czyli przyjedź, zaparkuj, przesiądź się, jedź transportem regionalnym do Opola, do Kędzierzyna, do miejsc pracy. Chcemy, żeby to ustawiało. Przede wszystkim zależy nam też na tym, żeby do Gogolina można było sprawnie dojechać, bo mamy swoje tereny inwestycyjne, poszukujemy rąk do pracy do przyszłych inwestorów. Stąd też bardzo nam na tym zależy, żeby w niedługim czasie. Już startujemy z przetargiem w sierpniu, czyli centrum przesiadkowe rusza, ogłaszamy przetarg, wyłonimy wykonawcę i chcemy być najdalej do października 2018 roku z tym gotowi. Ale mówię, to będzie tylko połowiczne załatwienie problemu, bo będziemy mieli nowoczesny dworzec, będziemy mieli centrum przesiadkowe, tylko co mi z tego, że będzie na rynku w Krapkowicach stał informator, który będzie na ekranie pokazywał, że pociąg jest wjasiony czy w przeworach i za 4 minuty będzie w Ogolinie, skoro nie będzie można, czy inaczej, trzeba będzie doliczyć tych 20 minut, żeby sprawnie przyjechać do Ogolina. O to nam chodzi, żeby tutaj było to bezkolizyjne, żeby wreszcie po 10 latach można było sfinalizować tą inwestycję i tak powiedziałem, ona wiąże się szeroko, nie tylko z usprawnieniem transportu i tego kolejowego i samochodowego, ale z bezpieczeństwem mieszkańców, przede wszystkim Gogolina i tych, którzy przez Gogolin przejeżdżają. Ile pociągów przejeżdża dziennie przez Gogolin? Jak często te szlabany są zamykane? Mamy w tej chwili około dokładnie 4,5, można powiedzieć, pojazdu, to prawie 5 pociągów na godzinę. Czyli na godzinę, tak. Ponad 8 godzin szlabany są opuszczone. W tej chwili, czyli 1/3 dnia. Mieszkańcy się do tego przyzwyczaili, ale to nie jest sposób. No, 21 wiek, proszę Państwa, staramy się przygotowywać, tak jak powiedziałem wcześniej, tereny inwestycyjne. Ściągamy nowych inwestorów, ale przede wszystkim jesteśmy bardzo uprzemysłowieni. Ten transport samochodowy ciężki przejeżdża przez Gogolin i nie wyobrażam sobie, że przy modernizacji teraz, rewitalizacji tej części linii pomiędzy Opolem a Kędzierzyniem nie dojdzie do wybudowania. Zrobię wszystko z samorządem i z mieszkańcami, żeby to zadanie było realizowane. I dla mnie nie jest ważne w tym momencie, czy będzie to Ministerstwo Infrastruktury, czy będzie to kolej robiła. Staniemy na głowie, żeby wybudować wiadukt w Gogolinie. Do rozmowy wracamy za kilka minut. A w Loży Radiowej mówimy o infrastrukturze w Gogolinie, infrastrukturze kolejowej. Jest dziś w studiu Radio Opole burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Stawanie na głowie chyba nie pomaga, żeby ten wiadukt powstał. No bo... To może tak troszeczkę przewrotnie powiedziałem, z uwagi na to, że praktycznie wykorzystaliśmy już wszystkie możliwe środki i rzecz biorąc po ludzku, z kim trzeba było się spotkać, w jakie informacje wyposażyć, jakie dokumenty przedstawić. Mamy wszystko za sobą. Marszałek zadeklarował pomoc? Tak, i jest z nami wicemarszałek pan Szymon Ogłaza, jest bezpośredni kontakt. Problem jest z tym, że tłumaczenie jest takie, że kolej musi zrealizować swoją część zadania w tej infrastrukturze kolejowej i połączyć, nazwijmy to, zachód Europy ze wschodem. I to się musi w jednym czasie, czyli jest ten reżim czasowy, a do tego wszystkiego chodzi o to, ażeby to zadanie realizować poprzez bardzo prostą procedurę środowiskową, czyli poprzez zgłoszenie. I tutaj stąd to zadanie nazywa się rewitalizacja, a nie modernizacja. Bardzo krótki czas realizacji tego wszystkiego. I ta kwestia musi się w jednym czasie spotkać, ażeby przez Polskę można było
tak jak powiedziałem przed chwilą, z zachodu na wschód przejechać bardzo sprawnie. Daj Boże, żeby bezkolizyjnie. I przez to, że to jest nazwane tak, a nie inaczej, nie można tego wiaduktu wpisać do projektu? Tak tłumaczy się kolej w tej chwili. Może nie tłumaczy. No w ten sposób nam to przedstawiają z uwagi na to, że zapadły już pewne decyzje, co nie oznacza, że na przykład to zadanie można wpisać w inny projekt. Przecież nic nie przeszkadza budowanie wiaduktu nad torowiskiem wtedy, kiedy już ta część będzie zrewitalizowana. Można pewne wyprzedzić pewne działania, stopy fundamentowe i tak dalej. Przywozi się konstrukcję, montuje się przecież w centrum Łodzi, Poznania. Budują kapitalne dworce i nic się złego nie dzieje. To dlaczego tego nie można w Gogolinie zrobić? To przy tej sprawie podobnie jak w gminie Prudnik. Kolej tak, odpowiada za tory, ale nie odpowiada już za przejazdy. To ich nie interesuje. To tak jakby droga przebiegała przez tory i GDDK i A mówi, że nas to nie interesuje, co jest po boku. Ja się będę tutaj bardzo upierał z racji tego, że słyszymy zawsze ze strony rządu, ze strony parlamentu, że trzeba bardzo mądrze wydatkować środki unijne. Więc jeżeli je mamy mądrze wydatkować, a Gogolin też ubiega się o te środki unijne na przebudowę dworca, na modernizację, stąd muszą być te wszystkie kwestie zespolone, musi to współgrać i też w określonym czasie powinniśmy się spotkać. Gmina kończy modernizację centrum przesiadkowego, oddaje do użytkowania, kolej zrewitalizowała swoją część linii, a do tego wszystkiego nam potrzeba jeszcze tego wiaduktu i mądrego wyjścia. Tylko powiem, panie redaktorze, no nie wyobrażam sobie kładki w XXI wieku z pierwszego peronu na drugi, gdzie będą instalowane tak zwane windy dla osób niepełnosprawnych. I w tym czasie, kiedy my deklarujemy gotowość wydatkowania około 11,5 miliona złotych na modernizację samego dworca na centrum przesiadkowym, gdzie oprócz PKB będzie też PKS, my dalej, bo już od ponad 100 lat taka kładka w Gogolinie jest, oczywiście bez tej windy dla osób, dalej będziemy korzystać z tej kładki czy innej nowej kładki, ale w tym samym miejscu. No chyba nie w tym jest rzecz, żeby w tym czasie tak to projektować i tak realizować zadania. To miejmy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany, a my chciałabym, żebyśmy troszeczkę o pozytywnych rzeczach jednak porozmawiali. Gmina Gogolin ostatnio przyjęła na przykład rodzinę z Ukrainy, z Donbasu. Tak, Rada Miejska wyraziła zgodę, burmistrz zaprosił jedną rodzinę. Jesteśmy szczęśliwi, może tak samo albo bardziej jak ta rodzina, która przyjechała do nas w ubiegły piątek. I po prostu podoba im się Gogolin? Jak zareagowali? Powiem tak, bardzo to przeżywali, bo 3 miesiące wcześniej dowiedzieli się, że trafią do Gogolina. Był to długi czas oczekiwania. Na pewno nie jedną noc przespali, jechali przez całą Polskę. Ale trafili na Śląsko-Polski, do województwa polskiego, gdzie mieszkają dobrzy, życzliwi ludzie, gdzie staramy się stworzyć godne warunki. To jest bardzo młoda rodzina, bo ojciec to jest rocznik 80, dwójka prześlicznych małych córeczek, 3 i 4 lata. Taką wybrałem po prostu z uwagi na to, żeby poprzez tą edukację przedszkolną, naukę języka, żeby po prostu dla tej rodziny i sobie nie stworzyć za dużo kłopotów. Pracę mają? Właśnie. Tak, jest praca przygotowana dla ojca. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jutro już będzie pracy. Mamy przygotowane 2 miejsca w przedszkolu. Póki co teraz po 2 godzinki od poniedziałku będą odwiedzać, będą się przyzwyczajać do tego wszystkiego. Jest mieszkanie umeblowane, wszystkie podstawowe rzeczy, które potrzebne są do tego, żeby egzystować. I jest ogromna życzliwość mieszkańców i darczyńców, bo nie udałoby się tego wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie, gdyby, nie powiem, taka ludzka życzliwość, proszę państwa, proszę mi wybaczyć, ja to powiem, ale my chcemy jakiś taki moralny dług spłacić. Tyle pomocy otrzymaliśmy w czasie stanu wojennego. Tyle pomocy trafiło na Śląsko-Polski w czasie powodzi. Stąd też taka moja determinacja i współpracowników, żeby jednak ta rodzina trafiła. A tę rodzinę przyjęliście w miejsce uchodźców, którzy także byli planowani? Tak, mieliśmy mieszkanie zabezpieczone, bo wcześniej była taka deklaracja, że jeżeli będzie rodzina syryjska i to też byliśmy otwarci. Pochyliliśmy się nad tym problemem, skoro nie można było tego załatwić, rząd nad tego odstąpił, stąd szybka decyzja i uchwała Rady o zaproszeniu dla Gogolina. I jeszcze raz chcę podkreślić, będziemy wszystko robili, żeby dobrze się u nas czuli, ale żeby dać możliwość zbudowania takiej dobrej przyszłości i dla rodziców,
i jeszcze w dalszej przyszłości dla tych dzieci. I pewnie będą mogli szybko zintegrować się ze społeczeństwem, między innymi na wszystkich weekendowych imprezach, które już przez całe robimy, lato w Gogolinie. Byli z nami w ubiegłą sobotę, niedzielę. Chciałbym serdecznie zaprosić nie tylko mieszkańców gminy, ale również sąsiadów, mieszkańców Opola. Przez cały lipiec artystyczne lato w centrum Gogolina na Placu Benedyktyńskim. Zapraszam najbliższą sobotę, niedzielę, piknik rodzinny w centrum miasta. Kwestia związana z edukacją, tą środowiskową, ekologiczną, gry, zabawy, konkursy, ale i też ciekawy program artystyczny przez 5 weekendów. A potem w sierpniu? A potem w sierpniu jedziemy do Sołec. Pierwsze sołectwo to Odrowąż, potem wielkie uroczystości związane z odpustem u świętego Jacka 13-14 sierpnia i uroczystości 150-lecia Chrztu Polski. Potem mamy kolejny piknik tak zwany nasz, który jednoczy mieszkańców i na finał pierwszy zjazd Polskiej Sieci Odnowy Rozwoju Wsi w Kamieniu Śląskim. Duża reprezentacja z całej Polski, duże przedsięwzięcie, przygotowujemy się do tego, ale przede wszystkim chcemy, żeby dać też szansę mieszkańcom takiej spędzenia letniej, dobrej kanikuły. Nie wszyscy wyjeżdżają na urlopy, dużo młodzieży jest, stąd też każdy weekend jest komuś dedykowany. Za 2 tygodnie już teraz zapraszam. Sołecka bitwa kulinarna, czyli na nasze specjały. Zresztą zobaczyłem tutaj plakat Radia Opole i słucham też audycji Robert waszego Makłowicz, gościa. Kasper gotuje. My będziemy też się bawili właśnie poprzez też pokazywanie młodemu pokoleniu, co pięknego i dobrego było w kuchni naszych babci. To wszystko można znaleźć, na pewno szczegółowe informacje w internecie, a naszym gościem był Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, życzę miłego dnia. Loża radiowa w Radiu Opole. Od poniedziałku do piątku od 12:00.